Szelment dokapitalizowany. O wsparcie finansowe wystarał się u organu właścicielskiego Podsuwalski Ośrodek Szelment. Od lat niesprzyjające warunki atmosferyczne sprawiają, że główna działalność ośrodka generuje straty. Na stokach trudno jest utrzymać wystarczającą ilość białego puchu, bez którego jeździć po prostu się nie da. Ostatni rok budżetowy Szelment zamknął ponad milionową stratą, dlatego zarząd spółki szukał sposobu na uatrakcyjnienie oferty ośrodka, pozwalające na poszerzenie oferty letniej. Od dawna funkcjonuje tu wyciąg dla miłośników nart wodnych. Jest wypożyczalnia sprzętów wodnych, można też skorzystać z wypożyczalni rowerów. Z otoczenia ośrodka ma zniknąć park linowy, który nie cieszył się szczególnym zainteresowaniem odwiedzających. W ostatnim okresie zdecydowanie poprawiono stan tutejszej trawiastej plaży. WOSiR zapowiada też rozbudowę parku wodnego, ale także budowę domków modułowych przeznaczonych do najmu. Pojawiły się nawet spekulacje, że ów park wodny oznacza likwidację zakazu używania na jeziorze jednostek pływających silnikami spalinowymi, ale tym stanowczo zaprzecza Suwalskie Starostwo Powiatowe, które jest władne w zakresie wydania tego rodzaju decyzji. Tymczasem zarząd Szelmentu skierował do sejmiku wniosek o dokapitalizowanie spółki kwotą 1 miliona złotych. Czy w tych inwestycyjnych kosztach, ponieważ ja nie miałam wglądu do tego materiału szczegółowego, są również zaplanowane środki na słynne palmy z matami grzywczymi? Czy spółka będzie zakupu palm dokonywała ze środków własnych? Widać ze sprawozdania finansowego, że spółka wykazała również na koniec roku stratę powyżej miliona złotych. Bo w uzasadnieniu tej uchwały nie ma takiej informacji. Jest informacja o domkach i dmuchańcach. Na wątpliwości radnej odpowiedział marszałek województwa Artur Kosicki. Z tego co wiem, to dotyczy to tylko i wyłącznie zakupu, znaczy funduszy przeznaczonych na realizację tych domków, żeby zwiększyć bazę noclegową w Szelmencie, bo wiemy, że ma ona duże obłożenie, cieszy się, spółka odżyła trochę, tak? Cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego chcemy, żeby jak najbardziej to się cały czas zwiększyło. Tu bym zwrócił uwagę, pan skarbnik mnie poprawi, że spółka posiada też oszczędności, tak? Także tutaj pomimo takiego, a nie innego wyniku finansowego, oczywiście spółka posiada duże oszczędności i też budujemy potencjał tej spółki, bo to jest bardzo istotne. Najwyraźniej to wyjaśnienie zostało uznane za wystarczające, bowiem kilkanaście minut później sejmik 20 głosami za przyjął uchwałę wprowadzającą zmiany w budżecie województwa. Jedną z korekt była sprawa dokapitalizowania Szelmentu. Wsparcie gmin i powiatów na Suwalszczyźnie. Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów to autorski pomysł samorządu województwa podlaskiego. Tegoroczna trzecia już edycja przyniosła lokalnym samorządom dofinansowanie o łącznej wartości niemal 10,5 miliona złotych. Pomysł nie będziemy ukrywać, zaczerpnęliśmy od rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu premiera Mateusza Morawieckiego w ramach tego, że rząd stworzył tak zwany Fundusz Polski Ład, a więc w swoim zamyśle miał być to fundusz, który ma pobudzić naszą gospodarkę po tym COVID-zie, tak, gdzie wszystko było zamknięte, gdzie wszystko stanęło i tak dalej. No, strach przed tym, że po prostu naszą gospodarkę może dopaść jakaś recesja. Powstał ten fundusz właśnie Polski Ład. My po prostu do tego chcieliśmy też się dołączyć, bo widzieliśmy w tym naprawdę ogromną szansę, nie tylko dla naszego kraju, ale właśnie tutaj na Podlasiu, przede wszystkim dla naszego regionu. Właśnie Podlasie jest tym wspaniałym regionem, gdzie widzieliśmy, że te inwestycje muszą powstawać w jak największej ilości i to inwestycje nie tylko wojewódzkie, ale właśnie też te inwestycje gminne, najbliżej mieszkańców, też te inwestycje powiatowe. I dlatego stworzyliśmy Fundusz Wsparcia Gminy Powiatów w tamtym roku prawie 30 milionów złotych, w tym roku już prawie 60 milionów złotych, także cały czas ten fundusz wzrasta, ale nie byłoby to właśnie możliwe, gdyby nie środki rządowe, które my oczywiście też jako województwo otrzymaliśmy dzięki temu, naprawiając nasz poniekąd też budżet wojewódzki, a realizując też oczywiście dodatkowe inne inwestycje, nie naszarpując naszych własnych środków finansowych. Największym beneficjentem województwa. Wódzkiej
dotacji w bieżącym roku jest miasto Suwałki, które za 1,5 miliona złotych powiększone własny wkład rozbuduje ulice Emilii Plater, Generała Sikorskiego i Rondo POW. Do suwalskiego powiatu ziemskiego trafiło 850 tysięcy złotych z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę układu dróg powiatowych w gminach Wiżajny, Rudka Tarta, Kraczki oraz Przerośl. To wsparcie tutaj, ono będzie dotyczyło tego roku. Mamy taką właśnie tą przebudowę tych trzech dróg za kwotę 17,5 miliona złotych. Więc to wsparcie od marszałka będzie takim uzupełnieniem naszych wydatków, pomniejszeniem naszych kosztów. Po prostu będziemy mniejszą dopłatę mieli od siebie, jak gdyby, do tych inwestycji. Pomoc finansowa trafiła również do gmin Filipów, Suwałki, Bakałażewo, Wiżajny, Raczki, Przerośl, Rudka, Tartak. Łącznie gminy z obszaru ziemskiego powiatu suwalskiego i miasto Suwałki otrzymały ponad 4 400 000 zł na planowane inwestycje. Ze wsparcia cieszą się również samorządowcy całego powiatu augustowskiego. W tegorocznej trzeciej edycji funduszu miasto Augustów uzyskało pomoc w postaci 700 000 zł z przeznaczeniem na modernizację pomostów przy wyciągu nart wodnych. W sztabinie powstanie z udziałem środków pochodzących z budżetu podlaskiego samorządu budynek garażowo-usługowy na potrzeby miejscowej jednostki OSP. Gmina Nowinka pozyskała 800 tysięcy złotych na nowy autobus szkolny, a Lipsk zmodernizuje kotłownie obsługujące 5 budynków użyteczności publicznej. Ze wsparciem marszałkowskim w Płaskiej powstanie pomnik twórców kanału augustowskiego. Bez pomocy nie pozostały również samorządy gminne Sejneńszczyzny. 800 tysięcy złotych bez przebudowę Centrum Sportu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. Mieszkańcy Sejn wkrótce będą mogli się też cieszyć rozbudowanym i zmodernizowanym oświetleniem ulicznym. A w Puńsku uzyskane 350 tysięcy złotych pomoże w budowie i organizacji Centrum Kulturalno-Edukacyjnego. Nie mamy pomieszczeń na archiwum dla wszystkich stowarzyszeń, które działają od lat 50. I te materiały archiwalne niszczeją, po prostu niszczeją, bo to są wersje papierowe. Chcemy je tam umieścić, digitalizować, więc cyfryzacja tych materiałów powinna być. Także nie ma miejsca na bibliotekę publiczną, więc na dole będzie biblioteka publiczna, gdzie teraz te książki są w budynku internatu, a myślę, że książka to jest świętość, bo ktoś wylał swoją duszę, wszystkie myśli, a my to czytamy i powinniśmy czytać, więc książka powinna znaleźć swoje miejsce. No ale też wystawa chyba, tak sądzę, powinna być na stałe, więc to wydawnictwa Auschra, gdzie te jednak książki, różne czasopisma powinny tam też od 50 lat już wydawane powinny znaleźć miejsce, więc miejsce na archiwum, muzeum, biblioteka, ale też jedno pomieszczenie, tak wydaje mi się na dzień dzisiejszy, że będzie służyło też Europejskiemu Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej, które niedawno utworzyliśmy. Teraz jesteśmy na etapie rejestracji. Ogółem pomoc trafiła do 22 samorządowych jednostek z najodleglejszego północnego krańca województwa. Największa część tych środków wędruje jednak na budowy i remont dróg, ale też bardzo dużo środków wędruje na zakup na przykład autobusów dla dzieci do szkół, na remont innej infrastruktury, także tej rekreacyjnej, jak na przykład w Augustowie budowa kładek, remont mola, a więc tych inwestycji jest naprawdę bardzo wiele i dotyczą różnych gałęzi, tak naprawdę takich społecznych, bo też i doposażenie różnych obiektów, na przykład OSP budynków, także no, tych inwestycji jest naprawdę masa i my się cieszymy, że one są tak różnorodne.